8 rano, zaczynamy nowy dzień. Jak widzicie, spaliśmy dzisiaj na parkingu pomiędzy jakimiś domami. Ktoś, kto ma aspiracje na to, żeby mieć zamek, bo ewidentnie zrobił sobie takie ogrodzenie dziwne. Bo w Portugalii jest zakaz spania na dziko, więc musieliśmy się po prostu ukryć. Teraz już nie korzystamy z Park Fortnite'a, zawsze wynajdujemy miejscówki. Takie, które no nie są po prostu na mapie Park Fortnite i zauważyliśmy, że najwięcej takich właśnie miejsc bezpiecznych, spokojnych jest w takich osiedlach, rezydencjach, pomiędzy rezydencjami. I no tak to po prostu praktykujemy, teraz tak śpimy. Jak widzicie, jest całkiem spokojnie. Nikt, po prostu tu nie ma w ogóle ludzi, bo wszystkie te apartamenty i te rezydencje są opuszczone, bo jest prawie poza sezonem, a dwa jest COVID, nie latają samoloty z Anglii no po prostu to wszystko stoi puste. Mamy teraz plan taki, żeby jechać na plażę. Kasia będzie medytować i jogę robić, a ja pójdę zbierać muszle, bo wybieramy się do Polski i chcielibyśmy zrobić takie prezenty dla naszych bliskich. I właśnie w tych prezentach wyobrażam sobie, że będą piękne muszle, a wczoraj było niesamowicie mocne morze, bardzo duże fale, więc mam nadzieję, że tych muszli nawaliło trochę na tą plażę. Kogut pije w oddali, słońce świeci, jest cieplutko, zaczynamy dzień. No to vamos. Vamos a la playa. Ósma rano, też nie staliśmy. Ja się budziłam zaraz. Piąteczka. Ja też, przed budzikiem. Siatka na muszle. Ale ładnie. Nie ma nic. Nie ma nic, żadnych muszli nie ma. Miało być mnóstwo muszli, a jest jakiś miał totalny syf. Zobaczymy, czy tam podchodzą muszle, czy nie podchodzą muszle. Pokaż. Głęboko zakorzeniona. Nieładna. Tam jest spotykane mnóstwo tych muszli.
jest też taka muszla duża. A tą wezmę. To jest spoko. Spadamy stąd, jedziemy na inną plażę, którą nam polecił Leszek i Dorota. I no i tam ma być podobno więcej muszli. Więc będziemy tam za 40 minut i to będzie w sam raz mniej więcej jak będzie odpływ, bo teraz jeszcze jest za dużo wody. Ale jedna to gdzie? Ja mam jedną, Kasia ma jedną. W międzyczasie zanim tam pojedziemy, szybkie śniadanko. Co będziemy mieć jedli? Jogurt z płatkami musli i z takim... Co to jest ten polen? Jak to jest po polsku? Taki pyłek kit pszczeli? Pyłek pszczeli. Takie zdrowe śniadanko. No nie, znowu się zamieszyłem. Jesteśmy w kwarterze, na miejscówce, której... Już... Na najlepszej miejscówce, która na najlepszej była... miejscówce. Może wam teraz pokażemy jakąś przebitkę. Kiedyś tu już spaliśmy. Dostaliśmy tutaj dwa razy mandat za spanie. Raz był bezpłatny, a drugi raz 200 euro zapłaciliśmy. Teraz już nie ma takiej opcji, żeby się tu zatrzymać. Są po prostu blokady. Tutaj są blokady na wjeździe i... No nie ma ani jednego vana, bo nie ma opcji, żeby tu wjechać. Skończyły się czasy, kiedy można było spać na plaży. Tak, mieliśmy wiele teorii dlaczego, a teraz widzimy, że tu jest tabliczka wywieszona na zewnątrz. Czyli po prostu to jest prywatna ziemia, która jest na sprzedaż. A już mówię do Kasi, że tak dobrze, że to w zasadzie ochronili środowisko, bo no bo wiesz, niszczyło się i tak dalej. A widzę, że jest cały teren na sprzedaż. Czyli powstanie tu jakiś kurort pewnie kiedyś. Szkoda. Ale jakby ktoś z was chciał kupić, to wam pokazuję. To jest numer telefonu, na który trzeba zadzwonić. Ostatni raz jak tu byliśmy, kręciliśmy dokładnie w tym miejscu nad obusów Kingę i Konrada i ich Wantura i Pranę. Właśnie w tym miejscu spędziliśmy razem chyba trzy noce. Mnóstwo tu było ludzi przecież, mnóstwo, a teraz nie ma ani jednego wanika. Czyściutko, spokojnie. To jest chyba na plus, tak mi się wydaje tutaj, bo to co było wtedy, pamiętam, przez ten dzień, kiedy myśmy tutaj spędzili ten weekend, to po prostu to było szaleństwo, to pranie porozwieszane, psy, koty, mnóstwo ludzi, ogniska i to mogło miejscowym ludziom przeszkadzać. A tak, to mają sobie miejsce do spacerowania i do biegania. Nie oceniam. Zobaczymy. Co? Nie wierzę. Matko, jaki zapas! Kupiłem żarcie dla Minet i olej dla naszej rodzin. Wszyscy w naszej... Oliwę. Cała oliwa z oliwek. Nasze rodziny dostaną po takiej puszce.
wszystkie babcie, mamy, bracia. Aminet dostanę 10 paczek żarcia i jej ulubiony przysmak. Jedziemy. Jedziemy do Aminet. Teraz do Minet, naszej kotki kochanej. Ci, co nie wiedzą, kto to jest Minet, to wam zaraz powiem. A ci, co wiedzą, to się ucieszą, bo to jest nasza ukochana kotka. Malutki kot. Smacznego. Smacznej puszeczki. To teraz tak szybciutko tytułem wstępu dla wszystkich nowych osób na naszym kanale. Teraz jesteśmy na kempingu Kanelarz i na tym kempingu 2 lata temu spędziliśmy całą zimę, 3 miesiące tu mieszkaliśmy. I przez ten czas, przez cały nasz pobyt, ten kot, który się nazywa Minet, on z nami był, no była, mieszkała. Tego kota wysterylizowaliśmy. Temu kotu pomogliśmy, jak było chory, miała chorą łapkę, zawoziliśmy do weterynarza. No i tego kota karmimy i jesteśmy takim, no, wolno, no takimi, adoptowaliśmy tego kota po prostu, ale nie możemy z nim jeździć, bo jest stara kotka, to jest 14-letnia kotka mniej więcej, więc dowozimy tutaj jedzenie co jakiś czas. No jak przyjechaliśmy pół roku temu do Portugalii, to pierwsze co przyjechaliśmy na kemping, spotkaliśmy się z Minet, no i byliśmy tam parę tygodni tutaj razem z nią. I zawsze jak przejeżdżamy tu w okolicach tego kempingu, to wpadamy z rodzinami, no i właśnie dzisiaj też tak się stało. Dzisiaj przywieźliśmy zapas jedzenia, bo chcemy ją zostawić na najbliższe parę miesięcy pod opieką mamy Minet, czyli pani ciocia opiekuje tym kotem. Chcę teraz posiedzieć się z nami. My trochę popracujemy i no potem będziemy sobie spać z kotem, bo na pewno będzie spać się z nami. Najgrzeczniejszy kot na świecie. Ona się boi. Ta była w tej miejscówce. Korzystając z okazji, że jesteśmy na kempingu, zamienię lusterko. Że się zamontuje lusterko, bo ci, którzy nas śledzą na Instagramie, to już wiedzą od dawna, że ostatnio Kasia pojechała na samodzielną wyprawę i tak, no to tak powiem, tak się skończyła ta wyprawa. To jest jedna część, no druga część, czyli drugie lusterko takiego pana też jest rozsypane, ale tamten pan powiedział, że nam przyśle rachunek, natomiast to trzeba było wymienić. Bo jest całe całe to po prostu lata. Jak to się stało, Kasia? Jechałam i na poboczu ktoś stał, miał było auto zaparkowane, no i nie wiem, jak to się do końca stało, bo nie byłam tego świadoma. W każdym razie usłyszałam trzask, jechałam dalej, bo nie miałam się jak zatrzymać, no i za chwilę zobaczyłam, że za mną jechał pan, no i w końcu się pojawiło pobocze, zjechaliśmy, porozmawialiśmy i oboje mieliśmy po prostu trzaskane lusterka. Życie. Ale na szczęście kupiłem nowe. Zamówiłem przez internet. Oj. 34 euro kosztuje takie nowe lusterko z kabelkami. Jeszcze tego nigdy nie montowałem, ale podejrzewam, że dam radę. Trzeba po prostu chyba odkręcić tylko te śrubki.
przeparkowaliśmy vana, bo staliśmy w miejscu, gdzie minet się bała chodzić. Więc przeparkowaliśmy jak najbliżej miejsca, w którym ona zazwyczaj jest. Teraz sobie leży na trawce pod palmą, ale mamy nadzieję, że wieczorem jeszcze do nas przyjdzie. A my, no cóż, siadamy do pracy, czyli do laptopów. Łukasz będzie ogarniał jakieś spotkania, e-maile, a ja będę montować wantura.